Witajcie, z tej strony Chłopski Rozum. W dzisiejszym filmie wybieramy się do Generalnego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu. Ode mnie do konsulatu jest około 2 godziny 18 minut. Mamy tam być na godzinę 13.30. Wychodzi na to, że zapasu, jeżeli nic się po drodze nie wydarzy, mamy mieć około 40 minut. Jest dosyć chłodno, jest około 0 stopni, 1 stopień, jakoś tak. Pada śnieg. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało po drodze. Musimy wyrobić tutaj paszport 10-letni dla Kasi i 5-letni dla naszego dziecka, żebyśmy mogli przekroczyć granicę polsko-niemiecką, bo mamy w przyszłości w planach jechać do Polski. Także jeszcze zanim ruszymy, dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję. No i jeszcze pod koniec filmu podsumujemy, ile to wszystko kosztowało, jak to wszystko minęło, bo tą sprawę, całe sprawy paszportowe będziemy załatwiać zapewne w języku polskim. Także fajnie, załatwimy coś w końcu po polsku. Zobaczymy jak to będzie. Także zapraszam do oglądania. Jest dzień później. Wyszedłem tutaj trochę na spacer, żeby wam opowiedzieć, jak wyglądała wczorajsza wizyta w Hamburgu. Tak bardziej szczegółowo. No i tak, wyruszyliśmy do tego Hamburga. Trochę padał śnieg, trochę padał deszcz. Jechało się dosyć przyjemnie. No i nadszedł taki moment, że w pewnym momencie zamknięto autostradę i był objazd. No i na taką chwilę dojechaliśmy, że w sumie z 40 minut zapasu mieliśmy zapasu dosłownie 30 sekund. No i prowadziło nas jakimiś bocznymi drogami. Dobrze, że mieliśmy te 40 minut zapasu, bo nawet na stronie internetowej było zapisane, że osoby spóźnione nie będą przyjmowane. Fajnie, jedzie się 2 godziny 20 minut w jedną stronę. Coś się wydarzy na drodze, no i co, jesteś ten cały czas w plecy, nie? Także warto zawsze mieć zapas. I to nie tylko jakieś tam pół godziny, tylko warto więcej, prawda? No i dojechałem już wtedy do tego Hamburga. No i w Hamburgu dokładnie byłem, to był mój drugi raz. No i dojechałem już Hamburg południowy. Ja, to teraz poleci, nie? Szybko, zaraz będę na północy. No, chciałbym. Powiem wam, że Hamburg jest tak dużym miastem. Nie wiem, pójdę sobie tutaj polami. Hamburg jest tak dużym miastem, żeby się dostać na północ z południa Hamburga, jechałem 40 minut. I powiem wam, że korków nie było. Tylko co chwilę jakieś światła, co chwilę zatrzymywania. Naprawdę masakra. No i ciągłe auta, karetki, policja, straż pożarna, trąbienia. Ludzi też sporo, wiadomo jak to w mieście, nie? Cały czas trzeba było uważać na drodze. Wiadomo, tu trzeba na ten pas wjechać, na ten pas. Kurde, cały czas uważać, każdy się tam wymija, nawet nie włączałem tam niektórych kierunkowskazów. No i powiem wam, że jazdą w pierwszą stronę i z powrotem tak się zmęczyłem. W sumie nawet jestem bardziej zadowolony, że nie mieszkam w takim ścisłym mieście, tylko mam sobie tutaj kawałek pola. Tam też mogę sobie wyjść. Wiadomo, jest fajnie, zielono, można rowerem wszędzie pojechać na przedmieściach. A tak wiecie, w mieście wszędzie trzeba uważać, na wszystko trzeba uważać. Wiadomo, możliwości jest też więcej niż na przedmieściach, ale kto jak co lubi. Też tak kiedyś myślałem, że w sumie fajnie by było mieszkać w mieście. Ale po wczoraj mówię, kurde, fajnie, że mieszkam na przedmieściach jednak.
Dobra, to jest ogólnie temat na inny odcinek. No i dosłownie byliśmy 13:29 pod konsulatem. Dobrze, że tam był parking netto, bo generalnie w miastach też ciężko zaparkowanie pojazdu. Zaparkowaliśmy na netto. No i lecimy, kurde, z tym wózkiem. Ale gdzie tu wejście? I oczywiście była taka brama. Wiadomo, wszystko po polsku. Myśmy nacisnęli, puścili nas, powiedzieliśmy, że mamy termin, na jakie nazwisko. Wchodzimy, obeszliśmy tak naokoło. No i wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka, a tam, przysięgam, wyglądało bardzo polsko. Co to znaczy? To znaczy w taki sposób, że wchodzę i jakby się tam czas zatrzymał w latach, nie wiem, 80. albo 90. Wszystko takie stare, nieprzyjemne. Tak podobnie jak wszystko by wyglądało w PRL-u, nie? No i wchodzimy tam. Były tam dwie panie. Jedna pani na wydziale paszportowym i była druga pani na wydziale kasowym, czyli przyjmowała pieniążki za wyrabianie różnego rodzaju dokumentów. Wieje. No i te panie również przyjęły nas bardzo po polsku. Może nie ogólnie te dwie panie, ale pani z wydziału paszportowego. Co to znaczy bardzo po polsku? Chamsko. Zwyczajnie chamsko, niemiło. Miałem wrażenie, że ta pani po prostu siedziała tam za karę. No i podchodzimy do okienka paszportowego, ponieważ nie wydrukowaliśmy dokumentów o złożenie wniosku paszportowego, bo zwyczajnie raz, że nie mamy drukarki, a dwa, na stronie internetowej było zapisane, że taki wniosek można uzyskać w konsulacie. No to jak można, to można, nie? No i pytamy się, oczywiście podchodziłem do tego okienka, ani dzień dobry, ani nic, rękawiczki ta pani miała założone, czyli podejrzewam, że zabezpieczona przed koronawirusem była w 100%. Tak. No i daje, i tłumaczy, ani się nie uśmiechnie, ani miła po prostu nie była. Ale te rękawiczki, co ona miała na sobie, to one były takie chamskie z woreczka foliowego, z tym, że było miejsce na palce, nie? Bardziej przypuszczałem, że w jakichś urzędach polskich się zakłada rękawice, wiecie, takie jakieś co pielęgniarki noszą, albo lekarze, to takie wow, tak jakby się chciało banany nabierać, albo jakieś owoce, albo warzywa w supermarkecie. No i wypełniało się te wnioski. Jeżeli tam jakiegoś punktu nie wiedzieliśmy jak wypełnić, czy jakoś było dla nas niezrozumiałe, to normalne jest, że się pójdzie do takiego urzędnika, co jest specjalistą w tym, jak to wypełnić, ponieważ pracuję z tym na co dzień. No i się idzie, pyta, w jaki sposób powinno się wypełnić ten punkt czy tamten, a ona: przecież mówiłam, że to ma być tak. I wiecie, takie kurde głupie, naprawdę głupie gadki. Ja sam miałem taką myśl, że jak tam jechałem, mówię, kurde, fajnie, załatwię po polsku, może coś tam sobie pogadamy, będzie fajnie, miło i przyjemnie. No i właśnie taka odpowiedź, nie? No i generalnie ta pani była bardzo nieprzyjemna, bardzo niesympatyczna. No i Kasia mówiła, czemu ta kobieta w ogóle taka nieprzyjemna? Cały czas się na mnie patrzyła. No i powiem wam, że jak ja chodziłem jeszcze z dzieckiem po tym konsulacie, tutaj, tam, bo płakało, wziąłem na ręce, ona też mnie cały czas obserwowała. Ja to powiedziałem Kasi, że mówię, kurde, ona cały czas nas obserwuje, mówię, o co jej chodzi, nie? No i Kasia też zerknęła, czy ona ma obrączkę i tak dalej, przypuszczam, nie wiem, może to też wychodzi, że samotna była, dzieci nie ma i tak dalej, może stąd ta nieprzyjemność, trudno mi powiedzieć. Zostawmy to tak, żeby po prostu było niemiło i niesympatycznie. Z kolei ta druga pani była sympatyczna, uśmiechnęła się, coś tam też pogadaliśmy, więc co wam mogę powiedzieć? No, człowiek jedzie tyle czasu, żeby załatwić sprawę, którą możemy załatwić, tak? I się myśli, że będzie przyjemnie, będzie fajnie, będzie sympatycznie, a tu naprawdę trzeba zderzyć się z polską mentalnością, która naprawdę jest w polskich urzędach, przynajmniej w moim urzędzie, na przykład w urzędzie miasta, że człowiek przychodzi załatwić jakiś dokument i od razu dostajesz taki wzrok, że po co żeś tu w ogóle przylazł, co ty chcesz, daj mi święty spokój. Wiecie, tacy ludzie, nie wiem, zakompleksieni, nieszczęśliwi albo coś, trudno mi powiedzieć. Powiem wam jeszcze, ile to wszystko kosztowało, więc Kasi paszport 10-letni i dziecka 5-letni kosztował dokładnie 151 euro, czyli jak na moje oko kupa kasy. Wydawało mi się, że w Polsce tak oś taniej wychodziło,
ale to może dlatego, że jesteśmy w Niemczech, to obowiązują niemieckie ceny. Nie wiem, musiałbym sprawdzić, ile to kosztuje w Polsce. Takie ciekawostki jeszcze wam powiem, że jak chodziłem po tym konsulacie, bo to było takie jedno pomieszczenie, panie siedziały tam za dwoma stoiskami. Oczywiście te stoiska były z takiej pleksy. W sprawach zażaleń i skarg dyrektor Generalnego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu przyjmuje każdego poniedziałku od godziny 15 do godziny 16. Rozumiecie to? Mieli szczęście, że to był czwartek. Także jak już wracaliśmy, cieszyłem się, że wracamy. No bo wiadomo, jeżeli chodzi o miasta, każdy wybiera pod siebie, każdy wybiera to, co jest dla niego najlepsze. Ale naprawdę, ze swojej perspektywy, ja bardziej lubię... Widzicie? Ja lubię mieć gdzie wyjść rowerem, lubię dużo przyrody, dużo zieleni, lubię przebywać po prostu równo z naturą, tak? Także jestem bardzo zadowolony, że mamy tutaj tyle pól, że można gdzie wyjść, gdzie ten, także wiadomo. Przedmieścia i miasta mają swoje plusy i swoje minusy. Także samemu należy rozważyć, co dla niego będzie najlepsze. U nas od przyszłego tygodnia zapowiada się zima. W końcu od minus paru stopni, czyli minus 2, minus 4, minus 6. Naprawdę wam mówię, że niektórzy tutaj na taką zimę, żeby zobaczyć śnieg w miejscowości, w której ja mieszkam i okolicach, naprawdę ludzie czekają po 20 lat. No i wiecie, ja tutaj pokazuję wszystko, jak wygląda w Niemczech. Chciałbym wam czasem pokazywać same plusy życia tutaj. I też wam to pokazuję, plusy, tak? Ale jeżeli coś jest na przykład fatalne, w tym przypadku jak Generalny Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Hamburgu, to wam również o tym powiem, że jest fatalny, tak? Więc ja wszystko oceniam obiektywnie, więc jak coś jest fajne, to wam mówię, że jest fajne. Jak coś jest głupie i złe, to wam mówię, że jest głupie i złe. Także wielu ludzi pisze mi w komentarzach, to po co tam wyjechałeś, to po co takie rzeczy przekazujesz. No Boże, no jak mam nie mówić tego, jak jest? No po prostu. To, co dobre mówię, to co złe mówię. Wiadomo, nie będę wychwalał za wszystko, jak nie wszystko jest takie super, nie? A przede mną idą takie dreptają, takie duże kaczki, nie wiem, czy będziecie widzieć. Tak się to. Chyba je wystraszyłem, ale nie chciałem. I prawdopodobnie takie kaczki nawaliły mi na auto. One są bardzo duże. Dobrze, ja tymczasem idę do domu, także to był z wami jak zawsze bardzo szczery chłopski rozum.